Sam krasnobród, do którego jedziemy, składa się z takich kilku części. Z krasnobrodu pod zamku, z krasnobrodu miasta, z krasnobrodu za góry, z krasnobrodu na mula i z krasnobrodu pod klasztoru. Krasnobród jest Częstochową Zamojszczyzną. Pierwsze to my będziemy wjeżdżać do krasnobrodu przez podzamek, obok właśnie pałacu Kudakowskich i tam na stoku będą bardzo ładne, stare kamieniołomy. Można tam poszukać, można znaleźć jakieś amonity, inne muszelki, ale to są te kamieniołomy, jeszcze te najstarsze, te tak zwane mioceńskie. Nie takie jak w Józefowie byliśmy, gdzie była pozostałość Morza Sarmackiego. Tutaj jeszcze to starsze morze jest. Morze Mioceńskie. Kamień wapienny. On taki twardszy, to był wykorzystywany do budowy jako opoka. Mniej twardy, kredowy, był wykorzystywany no, do różnych celów. Kiedyś kreda była czymś uniwersalnym. Nie było talku, była kreda. Ale nie ma tej... Słuchajcie, mamy tutaj przed sobą na południe Dolinę Wieprza, w której położony jest krasnobród. Mówiłem o hutnictwie żelaza, o rudach darniowych. Właśnie tutaj spływały z doliny rudy darniowe żelaza i w tym miejscu był krasny brud. Chociaż niektórzy mówią, że krasny to można też mówić, że ładny brud, ładne przejście przez rzekę. Słuchajcie, to wzgórze, o krasnobrodzie dalej, to wzgórze przed nami, tak lekko z prawej strony, nie pod słońce, tu to jest tak zwane wzgórze, góra Świętego Rocha i zarazem rezerwat leśny Świętego Rocha i tutaj bardzo ładnie widać te trzy piętra regla dolnego karpackiego. Na dole las sosnowy, później buczyna karpacka, czyli jodły i buki, no i na sam wierzchołek porośnięty bukami, tak jak to zwykle bywa. Czyli trzy takie partie regla dolnego karpackiego. Krasnobród, jak i te wszystkie pozostałe miejscowości, były bardzo blisko granicy, bo granica przebiegała na Tanwi. Za Tanwią była Galicja, czyli zabór austriacki. Tutaj był zabór rosyjski, czyli tak zwane Królestwo Polskie, pseudo w cudzysłowie, inaczej nazywane kongresówką. Ta granica tutaj utworzyła się w 1815 roku, czyli po Kongresie Wiedeńskim, bo wcześniej do wojen napoleońskich, aż do Warszawy, to był zabór austriacki. Powstanie styczniowe to była wojna typowo partyzancka. Tam nie, to nie było jakieś tam, prawda, wielkie jednostki, związki, które działały. To była wojna partyzancka i szczególnie tutaj na tym terenie. Na terenie Galicji, która cieszyła się dużą autonomią i ten ruch narodowy mógł funkcjonować prawidłowo, tam się te partie powstańcze zawiązywały, przechodziły przez granicę. Tutaj potyczki, bitwy, podchody i tak dalej i z powrotem wycofywały się na Galicję i leczyć rany, lizać się znowu, prawda, i z ran. I krasnobród też zaczął się tak pełni rozwijać i być bardzo znanym na miejsca cudowne, czyli miejsca objawień, miejsca uzdrowień, kiedy stał się sanktuarium, ale o tym to już wam poopowiadam przy klasztorze i przy cudownym. Lubiłeś, jak byłem małym chłopakiem, tak? I o. No sam, wiesz, jak ja będę miał wiedzieć, co robić, to jest dość starszy, będę sam pozornał. Chwilę poczekaj. Przestańcie, będę wiedzieć, co robić. Co roku je odnawiają, niektóre wyrzucają. Proszę, to wygląda, że taka coś... Ono się kręci, jedziesz. No. Jak mu to będę powiedział, spotykam się po dwóch tygodniach. Jak ja mu to odbieram? No. Nie, gdzie? Nie ma. Nie. No, a co się stało? Wiesz, jak to urządzenie się nazywa? Janka. Niecki, o, Niecki. Wylać dzieckie z komfortu. To spełniało podwójną rolę w domu. Po pierwsze do rozczyniania ciasta,
A druga sprawa do kąpieli małych dzieci w Gnieckach. Co jest przysłowie? Wylać dziecko z kąpielą. To już to też na różne produkty. O, nie frani, było, od frani, nie było, tak. Sam pomnik wykonał Andrzej Gontarz, taki artysta, absolwent liceum plastycznego w Zamościu. W 1646 roku, czyli dwa lata przed najazdem tutaj na te strony Bogdana Chmielnickiego w czasie powstania styczniowego, Jakub Ruszczyk sobie chodził tutaj po Krasnobrodzie i tak, do ludzi używał, klął, złorzeczył, bo był chorym umysłowo. Ale swego czasu przyszedł tutaj do tego źródełka, które tutaj wybija, prawda, ukląk, a tutaj mu się ukazała postać Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, u stóp której leżał, siedziało dzieciątko Jezus. I on, słuchajcie, on uzdrowiał, wyleczył się z tej choroby psychicznej. Na pamiątkę tego, że on stał się normalnym człowiekiem, na drzewie przyczepił malutką ikonkę papierową, czyli obrazek w formie tak, jak to ksiądz chodzi po kolędzie. O! Nadszedł, prawda, rok najazdu Chmielnickiego, tu nasi ludzie też doznawali uzdrowień różnych, późna jesień. To miejsce zostało sprofanowane, czyli kopytami końskimi, ale przyszła wiosna, wszystko rozmarzło, doszło do normalności na wiosnę, a ten obrazek jest w stanie nienaruszonym. Ludzie to uznali jako kolejne zjawisko cudowne i tak tutaj przychodzili, uzdrawiali się, leczyli. I wtedy Krasnobród zaczął być z tego słynny. I zawsze właśnie na tą rocznicę, na Jagodną, 2 lipca, tutaj zaczęli ludzie zjeżdżać. Później, prawda, odkryto też te właściwości klimatu krasnobródzkiego, stąd ludzie coraz bardziej tutaj zjeżdżali. Droga krzyżowa dookoła, wykonana w kamieniu z Józefowa, we wzlepieńcu. Zapane krzyżowo jest pod kamieniem. Można na dół zejść. Nie chcę wody. Rzeka Wieprz bierze stąd około 20 km na wschód swój początek. 20 km. W Wieprzowym jeziorze. Wieprzowe jezioro, nazwa Wieprz od tego, że prawda tam dzikie świnie, wieprze rozryły łąkę, no i wybiło źródełko i ten wieprz sobie stamtąd płynie. No tak naprawdę to dopiero się z Krasnobrodu zaczyna. Ja wam pokażę wieprz, którym chciał Marcin płynąć teraz, jak będziemy jechać do Zamościa. To jest taki rowek tylko maluteńki, rowek. A nazwa wieprz, jak się jedzie z Zamościa do Tomaszowa, bo to przy szosie Zamość Tomaszów jest, to Wieprzowe jezioro, to jest tabliczka Wieprz, i suko. Rzeka Wieprz, a tam nie ma wieprza. Jest wieprz, nie ma wieprza. Ta rzeka Wieprz dopiero bierze początek tutaj, w okolicach Krasnobrodu, kiedy dostaje to zasilanie z tych źródeł. Z tych źródeł, z tych wybierzyc. Jak to z rzeczki Chrupie, z tego cudownego źródełka, drugie źródełko na Belfoncie, napoleońskie nazywane. I te źródła dopiero zasilają ten wieprz i stąd zaczyna brać początek. I później źródła w Chutkach, źródła w Obroczy, z tych źródeł, a wzdłuż, powiem wam, te źródła są też dnie wieprza. Stąd ta woda w wieprzu jest w lecie zimna, a w zimie ciepła. Bo woda ma zawsze temperaturę 8 stopni do 10 stopni w wieprzu. Bo źródła zasilają i taką ma. Stąd wieprz nie zamarza w zimie do zwierzyńca. Dopiero od zwierzyńca dalej zamarza. Do zwierzyńca nawet 20-30 stopni mrozu, po brzegach zamarznięte, a środkiem rzeka płynie. Dlatego w Sylwestra też pływamy wieprzem.